O, hej wszystkim. Dzisiaj na tapetę biorę sobie taki temat doliczanie VAT-u do zakupów na AliExpressie. Dużo osób mówi, że no, przestanie się to opłacać. Po części z nimi się zgodzę, chociaż w dużej części nie, ponieważ jak z każdym internetowym sklepem uważam, że na AliExpressie, tak samo jak na Allegro, na eBayu albo w Amazonie, jeżeli chcemy coś kupić, no to musimy tej rzeczy poszukać, a nie rzucać się na pierwszą znalezioną, która nas interesuje. W moim przypadku są to minifigurki. Tutaj macie dwie, które stoją. Kupiłem je w dużym zestawie za bodajże niecałe 50 zł, jak się nie mylę. Aktualnie minifigurka ta od jakiegoś czasu kosztuje na naszym rodzimym Allegro 12 zł. Jest z podstawką oraz z kulą smoczą. No i do jej ceny, jeżeli kupimy tylko tą minifigurkę, musimy doliczyć 5,99, jeżeli chcemy paczkę do ruchu w kiosku, a jak do paczkomatu to 8,99. Więc nam się cena robi praktycznie około 20 zł. Jeżeli chodzi o aktualne ceny na Allegro, bo ten akurat portal najbardziej walczył o to, żeby weszły waty, bo im jest źle i niedobrze, co dla mnie było śmieszne. Mamy na Allegro figurkę Songo w drugiej formie, którą kupiłem taką samą na AliExpressie. No, zmusiło mnie do tego Allegro, ponieważ ceny tutaj są chore, były chore i nadal są, nawet po wprowadzeniu VAT-u. Ta minifigurka kosztuje 15 zł, a przesyłka kosztuje 5,99 bądź 8,99. Nie mówię tu o smarcie, bo jeżeli chcę z niego skorzystać, muszę coś kupić za 40 zł. Akurat interesuje mnie ta minifigurka, więc muszę zapłacić albo 20 zł 99 groszy, albo już prawie 24 zł za jedną minifigurkę. Natomiast na AliExpressie ta sama minifigurka kosztuje 5,26. Znalazłem ją w sklepie, który do nas ją wyśle za darmo. A doliczony VAT to złoty 20. W sumie zapłaciłbym za nią 6,46. Więc jest trochę mniej. Płacąc, ja zawsze biorę do imposta, więc płacąc te 24 zł w Polsce, to wolałbym jednak kupić sobie te 4 minifigurki w Chinach i je sprowadzić do Polski i mieć je u siebie, 4 różne, niż kupić jedną w Polsce. Wiem, że dużo osób porównuje ceny Lego do podróbek. Z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony to jest trochę głupie posunięcie, ponieważ na AliExpressie jest rozrzut cenowy straszny. W samych minifigurkach Dragon Balla, które no nie są robione przez Lego w żaden sposób, wziąłem sobie takie na tapetę, żeby było to uczciwe, jeżeli chodzi o narzut cenowy. To jest naprawdę duże. Jedni sprzedają minifigurki za 5,26, jedni za 9,80, przy czym tam też jest wysyłka za 0 zł. VAT-u mamy 2,27 i w sumie musimy zapłacić 12,08, co jest nadal dużo mniej niż kupno minifigurki w Polsce. Mamy również minifigurki za niecałe 4 zł. Jedną mam za 3,95 akurat. Tutaj jest przesyłka doliczona i wynosi 1,36 zł. VAT-u musimy zapłacić 1,24 zł.
I w sumie za tą minifigurkę razem z VAT-em i przesyłką musimy zapłacić 6,54. To jest wciąż bardzo mało. I ja wiem, że są klocki, które są bardzo drogie już teraz, chińskie, podróbki legowe, których ceny lecą do góry, ale jest jeszcze sporo takich, no, których cena jest naprawdę niska. Wystarczy poszukać, wystarczy się rozejrzeć. Ostatnio miałem reklamę z AliExpressu słynnej kuźni, która niedawno wyszła. Kosztowała bodajże 317 zł u nich. No, po dodaniu VAT-u, no to trochę cena by skoczyła, ale przez to, że co jakiś czas tam coś kupuję, co jakiś czas coś biorę i się to po prostu kręci, dostałem od AliExpressu duży kupon, co obniżyło też cenę. W sumie po doliczeniu VAT-u i po odliczeniu ich sklepowego kuponu oraz kuponu z AliExpressu nadal wyszedłem na plus. Więc to nie jest tak, że za każdym razem teraz z AliExpressu ceny będą tak szybować do góry, bo sami sprzedawcy, sprzedając nam te rzeczy za grosze, i tak zarabiają. Jeżeli minifigurka kosztuje 4 zł, 5 zł, podróbki minifigurek legowych, głupich, nie wiem, Władcy Pierścieni. U nas za minifigurkę z Władcy Pierścieni musielibyśmy zapłacić około 20 zł. Niektórzy sobie życzą 40 zł za jedną minifigurkę. W Chinach te minifigurki kosztują grosze. Figurki elfów, Rohańczyków, Uruk-hai, krasnoludów to są ceny 3 zł do 5 zł. Przy doliczeniu VAT-u i transportu jesteście w stanie się z taką minifigurką zamknąć przy cenie do 10 zł. Przy cenie u nas za taką minifigurkę 20 zł bądź nawet 40 zł, to jest naprawdę duża różnica. Nie mówię tu, żeby kupować podróbki, ale jeżeli czegoś nie ma już u nas, jest trudno dostępne, to warto się rozejrzeć za takimi rzeczami, bo Lego drożeje, a wcale jakościowo już nie jest takie dobre jak kiedyś. Więc naprawdę przesadzone są trochę właśnie takie skojarzenia, że weźmiemy i wprowadzimy VAT i ceny poszybują w górę, bo to jest nieprawda. Chińczycy są na tyle sprytni i tyle potrafią ludzi. No, są mistrzami podrabianiu, ale go same się podłożyło niestety, bo żeby walczyć na ich terenie, musieli wziąć i otworzyć tam fabrykę i otworzyć firmę. Więc siłą rzeczy wzięli i się podłożyli. Więc niech nie są teraz zdziwieni, że konkurencja poszła do przodu. Ale żeby właśnie nie być gołosłownym, to na Allegro głupia broń do Hobbita, do elfa, elfia, długa lanca kosztuje 8 zł plus przesyłka, drugie tyle. Na przykład, o, figurka króla elfów sama kosztuje 15 zł z dostawą 21,20. Ja taką figurkę miałem za grosze. Więc naprawdę ceny, jeżeli chodzi o Lego, czasem są przerażające dla zwykłego człowieka. Nie mówię tu o kolekcjonerach, którzy kupią, postawią i jest wszystko cacy. Bo trzeba zrozumieć, że klocki Lego w 90%, 95% są kupowane do zabawy, a nie do zbierania. Co bardzo mnie zawsze bawi, jak ktoś mówi, że lepiej kupować Lego. No nie lepiej kupować Lego, bo jeżeli ty tych klocków nie zbierasz, tylko masz w domu małe dzieci,
to musisz się liczyć z tym, że jak kupisz komplet klocków za 500 zł i ci go zniszczą, to jest większa strata niż jak kupisz ten sam zestaw za 100 zł i go zniszczą. Nie chcę kupować dzieciom szajsu, tak jak wszyscy, ale jeżeli trafią na okazję, że są klocki bardzo dobrej jakości i w dobrej cenie, no to wolę kupić w dobrej jakości, w dobrej cenie niż przepłacać. Nikt chyba nie idzie kupować do sklepu jabłek za 10 zł za sztukę, tylko weźmie kurczę kilo jabłek za 2 zł. Pochodzą z tego samego kraju, są takie same, tylko te jedne są umyte i kosztują 10 zł, a te drugie trzeba sobie umyć i kosztuje kilo 10 zł albo 2 zł. Tak samo jest z kartoflami. Idziesz kupić kilo kartofli, kosztuje 2 zł, a umyte obok kilogram kosztuje 10 zł, bo jest umyty i jest w siateczce, co jest dla mnie bzdurą totalną. A ludzie kupują. Jak chcą, niech kupują. Ważna jest niestety w dzisiejszych czasach cena do jakości. Chińskie klocki są coraz to lepsze, jeżeli chodzi o jakość. A porównywanie tak trochę cen na AliExpressie do innych jest trochę, no przepraszam, ale z dupy. Bo są sklepy, które są dużo tańsze i jest ich dużo. Jest dużo sklepów, które są strasznie drogie, bo nawet jak ja sobie szukam jakichś minifigurek ciekawych, z jakichś ciekawych serii, jak na przykład z One Piece'a, to przewertowałem bardzo dużo aukcji na AliExpressie, żeby dostać minifigurki, które mnie interesowały, bo na wielu aukcjach nie było wszystkich, które mnie interesowały, albo była mniejsza ilość. Znalazłem aukcję, która mnie interesowała, dokupiłem sobie parę innych rzeczy i dostałem nie dość, że za darmo transport, dostałem fajną cenę, to jeszcze przyszło w 15 dni. Da się, tylko trzeba szukać. A jeżeli ktoś siada do komputera, chce kupić głupiego Songo, bo nie ma z Lego takich figurek, wejdzie na Allegro i widzi, że to kosztuje 15 zł, 16 albo 12 plus transport, wychodzi go 25 zł, ale on chce tą minifigurkę, to na AliExpressie też może znaleźć za 20 zł, bo jedna osoba może za tyle wystawiać, chociaż ja takich drogich nie widziałem. Najdroższe, jakie widziałem aktualnie, były za 9,80, za niecałe 10 zł, ale już był transport za darmo. Więc nawet przy dodaniu VAT-u wychodziło mi 12 zł, co też już jest na granicy opłacalności, jeżeli chodzi o cenę w Polsce. Ale większość moich minifigurek nie przekracza ceny 5 zł. Chyba, że mam jakieś duże zamówienie, bardzo egzotyczne, to wtedy tak. Dlatego uważam, że ceny VAT-u nie wpłyną na jakiś drastyczny wzrost cen, bo same AliExpress i sprzedawcy robią dużo fajnych promocji. Są magiczne tygodnie, są magiczne weekendy, same to, że kupujecie, dostajecie dodatkowe kupony od sklepów, dostajecie kupony z AliExpressu i to się naprawdę wyrównuje. Nawet jeżeli nie pokryje wam tego całego VAT-u, tych 23%, to w przeliczeniu jesteście w stanie urwać z tego nawet 20%. Więc da się, tylko trzeba poszukać. Uważam, że AliExpress będzie jeszcze bardzo, bardzo długo poważną konkurencją, a jeżeli Chińczycy zaczną produkować dużo unikatowych klocków, a nie tylko podróbek i do dobrej jakości, bo to idzie w tym kierunku, to nasz rodzimy producent oraz Lego mają się czego obawiać. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.